Piłki nożnej, witam Państwa, Krzysztof Dymczak. Dzisiaj moim Państwa gościem jest nowy trener Baryczysów, Tomasz Chorwat. Witamy, cześć. Cześć, witam bardzo serdecznie. 9 lat temu zaczęła się Twoja przygoda z trenerką. Zacząłeś od FC Wrocław Akademii i tak pewnymi etapami, krokami zmierzałeś do dnia dzisiejszego, czyli do trenowania czwartoligowego klubu Baryczysów. Połowa Twojej przygody trenerskiej to przygoda jako asystent trenera. Czy to już ten czas najwyższy, żeby zmienić w końcu swój etap i pracować w pewien sposób na swoje nazwisko? Też nie chciałbym mówić, gdzieś tam się oczywiście zamykać na pewne etapy, bo życie też pokaże. Natomiast na pewno jest to teraz dobry moment do tego, żeby spróbować własnych sił jako pierwszy trener. Taka okazja się nadarzyła. Akurat właśnie propozycja Baryczy pozwoliła na to, żeby objąć stanowisko pierwszego trenera. A tak jak powiedziałeś, ostatnie lata, dokładnie 5 lat ostatnich, to rola asystenta w klubach GKS Tychy, później Sandecji Nowy Sącz, czy teraz obecnie w ostatnim klubie Górnika Łęczna. No i też kontakt, gdzieś tam współpraca z bardzo dobrymi trenerami, od których mogłem się wiele nauczyć i czerpać ogromne doświadczenie. Jak trener Ryszard Tarasiewicz, wcześniej w GKS-ie Tychy, trener Derbin, trener Komornicki, czy ewentualnie później w Sandecji Nowy Sącz, trener Warga, trener Kaparski. No i w ostatniej kolejności tutaj ostatni trener, z którym miałem przyjemność współpracować, trener Ireneusz Mamrot. I mówię, dzięki temu na pewno wiele dobrych rzeczy mogłem podpatrzyć, nauczyć się i wyciągnąć dużo fajnych gdzieś tam doświadczeń. No właśnie, ten etap jako asystenta trenera odbierasz raczej jako naukę, czyli twoim marzeniem albo twoim celem był raczej występ w roli pierwszego trenera zespołu? Tak też zaczynałem kiedyś, bo jeszcze cofniemy się, że tak naprawdę nie FC Wrocław było pierwszym moim klubem, tylko wcześniej jeszcze młodzieżowe zespoły Śląska Wrocław, Wojskowego Śląska Wrocław, później Trzebnica, Polonia Trzebnica i tam akurat jeszcze właśnie wspomniany trener Mamrot namaścił mnie jakby na swojego następcę, jak odchodził do Chrobrego Łobów i tam przejmowałem zespół jeszcze wtedy jako grający trener w trzeciej lidze. No a później, tak jak powiedziałeś, było FC Wrocław, Śląsk Wrocław, też Centralna Liga Juniorów i drugi zespół. No i następnie ta właśnie rola asystenta. No i tak zaczynałem jako pierwszy trener. Na pewno każdy gdzieś tam z trenerów o tym myśli, żeby gdzieś tam w przyszłości, czy marzy o tym, żeby zostać pierwszym trenerem, a na pewno ten okres 5 lat jako asystent traktuję jako na pewno dobrą naukę i zbiór doświadczeń. W jednym z wywiadów prezes Trzeciak mówił, że już od dłuższego czasu tak naprawdę nawiązywaliście kontakt z ewentualną możliwością współpracy. Ty wtedy jeszcze byłeś asystentem trenera Mamrota, jak przed chwilą też wspomniałeś, w Górniku Łęczna. Długo trzeba było cię namawiać na tą pracę w Słowie? Nasz kontakt tak naprawdę był jeszcze wcześniej, bo półtora roku temu już rozmawialiśmy w Słowie. Wtedy byłem bez pracy, po pracy w GKS-ie Tychy. Spotkaliśmy się i też miałem propozycję podjęcia właśnie pracy w Baryczy. Natomiast wtedy zdecydowałem się na Zagłębie Sosnowiec, bo też dostałem ofertę pracy w drugim zespole Zagłębia Sosnowiec i zdecydowałem się na przeprowadzkę do Sosnowca. Natomiast tutaj faktycznie spotkaliśmy się jeszcze gdzieś tam chwilę przed świętami, czy w trakcie trwania tej rundy z prezesem Dominikiem Trzeciakiem. Rozmawialiśmy o ewentualnej gdzieś tam pracy. Natomiast wtedy jeszcze akurat rozmawialiśmy w ten sposób, że raczej będzie ciężko, bo jestem związany z kontraktem w Górniku Łęczna. Razem z trenerem Mamrotem przychodziliśmy czy trener Mamrot ściągał mnie do Łęcznej, więc na tamten moment to byłoby bardzo ciężkie i raczej nie było szans, bo też tak sobie powiedzieliśmy, bo gdzieś tam związaliśmy się słownie i kontraktem z trenerem i tak naprawdę chciałem dopełnić i chcieliśmy dalej gdzieś tam razem współpracować. Licząc na to, że uda się w Łęcznej zrobić coś fajnego, powalczyć o ekstraklasę, bo na pewno te aspiracje były i te chęci były. Później nagle pojawia się dość zaskakująca informacja w mediach,
Zwalniają trenera Mamrota. Ty pozostajesz jeszcze nadal w klubie, nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu. Już wtedy, rozumiem, były jakieś telefony, zapytania, bliższe rozmowy z klubem Słowa? Tak, tak. Mogę gdzieś tam szczerze powiedzieć, że tak, że były, bo jakby wiadomo, zwolnienie trenera Mamrota było olbrzymim zaskoczeniem tak naprawdę dla mnie, dla nas wszystkich, dla całego środowiska piłkarskiego, bo tego naprawdę się nikt nie spodziewał. No i tak, i pojawiły się wtedy telefony, prezes zadzwonił, co ze mną. No i gdzieś tam jasne, że rozmawialiśmy na ten temat, natomiast ja cały czas mówiłem, że nie jeszcze wiążę w dalszym ciągu kontrakt z Górnikiem Łęczna i gdzieś tam musimy się na pewno uzbroić w cierpliwość, poczekać na pewne decyzje. Ale tak jak wspomniałeś wcześniej o Sosnowcu, w Sosnowcu bodajże po 2 miesiącach zrezygnowałeś z pracy pierwszego trenera. Czy tutaj w ogóle dopuszczasz jakąś ewentualność, mówię tu stricte teraz o Słowie, o ewentualnej zmianie? Czy ty jako trener i też klub zabezpieczył się jakoś kontraktowo w przypadku tej współpracy? Tak, zabezpieczyliśmy się. W kontrakcie są też zapiski, nie będę oczywiście zdradzał szczegółowo tych zapisków, ale tak, są różne zapiski, jeżeli chodzi o kontrakt odnośnie naszej współpracy, czy ewentualnych później ofert i tak dalej. Natomiast też rozmawialiśmy z prezesem o tym, że na pewno gdzieś ta oferta musiałaby być taka nie do odrzucenia. Tylko też powiedziałem na początku, że jakby też się nie zamykam tak naprawdę na nic. Jestem otwarty na wszelkie gdzieś tam opcje. Natomiast też nie ukrywam, że plan, jaki przedstawił mi prezes Dominik Czeciak, długofalony w plan rozwoju, wizję klubu, gdzieś tam chęć awansu, gdzieś tam też budowa infrastruktury klubu, na pewno zachęca do tego, żeby faktycznie w ten projekt wejść i dzięki temu też na to się też zdecydowałem, więc na dobrą sprawę życie pokaże, natomiast jakby ktoś powiedział, że można planować, a tak naprawdę gdzieś tam Bóg. Życie pisze swoje scenariusze. Życie pisze, tak, swoje scenariusze. Natomiast mówię, wizja, jaką przedstawił prezes, jest bardzo ciekawa, więc na chwilę obecną myślę tylko o tym, co jest tu i teraz, co jest w Baryczy Słów, do tego sponsor, pan wiceprezes też akurat klubu, pan Jacek Tarczyński, jest stabilnym sponsorem tego klubu, więc też gwarantuje bardzo, bardzo jakąś taką długofalową wizję. Więc projekt jest naprawdę ciekawy i na chwilę obecną, mówię, ciężko powiedzieć, co będzie później. Skupiam się na teraz, tu i teraz. Bo pewnie wiesz, co twoi wrogowie by powiedzieli, że wybierasz może klub, który jest ok, stabilny finansowo i pewnie gwarantuje wynagrodzenie, ale nie wiadomo, co do końca z poziomem sportowym, bo pewnie ktoś by się zastanawiał, ok, był na szczeblu centralnym, był asystentem trenera w klubach pierwszoligowych, to może też być przy okazji regres sportowy, regres, jeżeli chodzi stricte o doświadczenie. Ale i czym właśnie tak naprawdę jest dla ciebie teraz ta przygoda czwartoligowa? Ja myślę, że też jakąś taką szansą pracy i szansą pokazania się jako może pierwszy trener, szansą gdzieś wypróbowania własnych sił jako właśnie ten pierwszy trener pracy jakby na swój rachunek. Też sprawdzenia swoich tak naprawdę kompetencji po tym czasie bycia asystentem i to, czy faktycznie, co uda mi się, załóżmy, przenieść na ten poziom czwartoligowy i na ile będziemy w stanie ten klub wznieść na wyższy poziom. Razem, oczywiście, razem z zarządem, razem z zawodnikami, ze sztabem szkoleniowym. No i myślę, że to też taka chęć sprawdzenia się, do tego mówię, te ambitne plany, które są w klubie, pozwalają też na to, żeby faktycznie ambitnie podejść do tego projektu i gdzieś tam starać się iść wyżej, bo myślę, że to tak naprawdę może nas rozwijać, czy zawodników, czy klub, czy mnie jako trenera. W zeszłym tygodniu odbyłeś pierwsze treningi w klubie. Pewnie spotkałeś wielu piłkarzy, których okazję już poznać miałeś. Wyjechałeś może z Wrocławia, ale ci zawodnicy, którzy obecnie
funkcjonują w strukturach i są uprawnieni do gry w Słowie, to też zawodnicy, z którymi miałeś okazję kiedyś współpracować. Tak, na poziomie gdzieś tutaj, czy tej Ligi Centralnej, czy drugiego Śląska, spotkaliśmy się już z niektórymi chłopakami w Śląsku Wrocław, czy ewentualnie gdzieś przeciwko sobie, więc tych chłopaków bardzo dobrze znam. Także no, myślę, że to też jest kolejny taki aspekt, który jakby przechylił tą szalę na tą decyzję, żeby przyjąć tą propozycję od prezesa. Bo to chęć też takiej, mówię, współpracy z zawodnikami, którzy gdzieś na tym poziomie występowali, czy na wyższym, więc też fajnie gdzieś tam wrócić do tej współpracy. Już za niedługo tak naprawdę zaczyna się ta czwarta liga. Obecnie Barczów, jeżeli liderujący obecnie w czwartej lidze klub, czyli Słowianin Wolibórz, wygra mecz z Łomnicą, to będziecie już tracili 8 punktów. Ja wiem, że prezes w ostatnim wywiadzie, który udzielił oficjalnie, już to zresztą powiedział, że podpisaliście umowę na 18 miesięcy, żeby trener też w przypadku ewentualnej porażki, czyli nie osiągnięcia tego celu awansu do trzeciej ligi, miał też czas w przyszłym sezonie rozgrywkowym na przygotowanie tego zespołu i ewentualnie w przyszłym sezonie osiągnięcie tego awansu. W tej rundzie wiosennej będzie trudno? Na pewno będzie trudno, ale nie składamy broni. Tak jak powiedziałeś, 5 punktów do zespołu Wolibórza. Okej, zaległy mecz, więc tych punktów może się zrobić nagle 8. Natomiast no, na pewno nie będziemy składali broni, będziemy chcieli powalczyć, ale trzeba też, nie można zapominać o innych zespołach, które też mają swoje aspiracje, jak chociażby Oława, Żmigród, myślę, i też kilka innych jeszcze zespołów. Natomiast to też sobie gdzieś tam uzgodniliśmy, oczywiście z prezesem, właśnie jako ten długofalowy plan, jako ta wizja właśnie klubu, że jeżeli nie udałoby się faktycznie w tym roku awansować, to trzeba będzie budować zespół na przyszły sezon i w przyszłym sezonie już zdecydowanie to będzie cel numer jeden, awans. Obecnie w uprawnionych do gry macie 21 zawodników. Czy przewidujecie już jakieś ewentualne wzmocnienia teraz, jeśli mowa o okienku transferowym? Bo wiem, że prezes powiedział, że trenerowi daje wolną rękę, jeżeli chodzi o dobór sobie zawodników. Tak. Rozmawiamy na ten temat już od kilku dni, więc myślę, że na 4 pozycjach ten zespół chcemy wzmocnić. Gdzieś tam rozmowy trwają. Nie będę też zdradzał, jakie to są pozycje oczywiście, czy jacy zawodnicy ewentualnie. Natomiast tak, chcemy jeszcze zespół wzmocnić, chcemy, żeby do zespołu dołączyło jeszcze z trzech przynajmniej zawodników. Czterech dołączy, ale przy okazji ktoś odejdzie? No też tak może być, że kogoś zabraknie w kolejnej rundzie. A te pierwsze treningi odbyłeś już na poziomie tej czwartej ligi, przyjechałeś do Słowa. Czy wysuwają się już jakieś wnioski, jeżeli chodzi o ten zespół, czy jest jeszcze zdecydowanie za szybko, żeby stwierdzić, na jakim poziomie obecnie ten klub się znajduje? Mówię oczywiście stricte o aspektach sportowych. Myślę, że za wcześnie, że tak naprawdę są dwie jednostki treningowe, więc zdecydowanie za wcześnie. Myślę, że potrzebuję trochę więcej czasu, żeby przyjrzeć się drużynie, zespołowi, jakby potencjałowi tych zawodników. Aczkolwiek uważam, że też znając zawodników, którzy są w naszej kadrze, no to ten potencjał tych chłopaków jest na pewno wysoki, jak na tą ligę, czy nawet bardzo wysoki. Natomiast myślę, że troszeczkę za wcześnie, żeby cokolwiek gdzieś tam jakieś wnioski wysnuwać, bo na to potrzeba jeszcze trochę czasu. Wiem, jaki jest cel Słowa. Szybki awans do trzeciej ligi. To kiedy ten awans będzie? Będzie teraz czy przyszły sezon? Ciężko powiedzieć. Wiadomo, że chciałoby się awansować jak najszybciej, ale tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, że konkurentów jest dużo. Można planować. No, oczywiście trzeba marzyć, trzeba gdzieś tam wierzyć w to, że się uda, robić wszystko, żeby się udało.
Tak jak powiedziałem, nie składamy broni, chcemy na pewno powalczyć, bo też gdzieś tam wiadomo, pod wpływem jakiejś tam presji też będzie można poznać zawodników, jak sobie radzą w danych sytuacjach mentalnie. Natomiast, tak jak sobie powiedzieliśmy, ta różnica może być w tym momencie spora i walczymy, jakby się udało, to super. No jak mówiliśmy, jeżeli nie, no to będziemy walczyli na pewno w następnym sezonie i tyle. Zapewne wiesz, jak się ułożył terminarz. Ostatni mecz sezonu rozgrywkowego w czwartej lidze to mecz Sułowa z Wolibożem. Jak się zaczynały rozgrywki, to wszyscy gdzieś domniemywali, że to może być mecz, który będzie decydował o końcowym sukcesie. Nie oszukujmy się, większość tutaj ludzi na Dolnym Śląsku spekulowało, że to właśnie te dwa kluby będą ostatecznie się biło o ten mecz, ten mecz będzie decydujący o mistrzostwie. Czy ten mecz w Sułowie może być jeszcze, może mieć taką rangę, jaką wcześniej się zakładało wiele ludzi? Na pewno chciałbym, żeby miał taką rangę i będziemy robili wszystko, żeby faktycznie tak było. Dziękujemy za rozmowę. Dzisiaj moim Państwa gościem był trener, nowy trener Baryczy Sułów, Tomasz Horwat. Dziękuję, do widzenia.